Siemaneczko, z tej strony Podliński, witam was w kolejnym odcinku. Zarost czy też bruda to odpowiednik damskiego makijażu. Odpowiednia stylizacja pozwala nie tylko na modelowanie twarzy, ale także na podkreślenie charakteru czy zbudowanie konkretnego wizerunku. Ja przez większość swojego życia nosiłem krótki, regularnie ścinany zarost, natomiast na potrzeby dzisiejszego odcinka, jak widzicie, zapuściłem trochę brodę. Na swoim Instagramie przeprowadziłem ankietę, w której pytałem was, czy ściąć tą brodę, czy może jednak zapuszczać. I co ciekawe, wielu z was stwierdziło, że wyglądam lepiej w dłuższej brodzie. W dzisiejszym odcinku pokażę wam kilka różnych styli zarostu na moim własnym przykładzie, a wy będziecie mogli ocenić, w którym zaroście wyglądam najlepiej i zobaczyć także ogromną różnicę pomiędzy efektem przed i efektem po oraz uświadomicie sobie, jak bardzo zarost wpływa na nasz wizerunek. Tym, którzy z jakichś powodów nie mogą mieć zarostu, serdecznie współczuję, bo sporo tracą. I domyślam się, że pod tym odcinkiem pojawią się pytania dotyczące tego, czy da się przyspieszyć porost zarostu albo go w jakiś sposób zagęścić, ale od razu uprzedzam, że jest to temat na osobny odcinek, więc polecam zostawić łapkę w górę, no i suba, żeby ten temat was nie ominął. Partnerem tego odcinka jest marka Brown, a do stylizacji użyję znanego już wam urządzenia MGK7020, które nadaje się nie tylko do ogolenia twarzy, ale także ciała, ale o tym już wam mówiłem przy okazji odcinka z męską higieną intymną. Jeśli tego nie widzieliście, to koniecznie tutaj klikając u góry w kartę możecie to nadrobić. Dla mnie najważniejsze w tym trymerze jest to, że ma w pełni metalowe ostrza i silnik, który sam dostosowuje moc do jakby gęstości naszego zarostu. Urządzenie, a właściwie link do niego oczywiście znajdziecie na dole w opisie tego filmu, a my nie przedłużamy już, tylko zacznijmy się golić. Pełna broda jak u drwala. Zapuszczenie nie wymaga wiele czasu i cierpliwości. Pasuje każdemu, pod warunkiem, że jej kształt dopasowany jest do kształtu twarzy. Pielęgnacja oparta jest głównie na olejkach, które w przeciwieństwie do balsamów docierają w głąb brody, no i łatwiej jest równomiernie drzewić brodę. French Fork. Obecnie niezbyt popularny styl, ale widywany był u kilku wielkich gwiazd. Do stylizacji niezbędny będzie wosk, aby utrwalić charakterystyczny, oddzielony kształt. Ducktail to jeden z moich ulubionych stylów. Boki są wycieniowane, a znacząco dłuższy włos na bródce sprawia, że twarz jest bardzo pociągła i ma kształt trójkąta. Idealny dla osób, które mają okrągłą lub kwadratową twarz. Short Boxed Beard to typ zarostu, który widzicie u mnie na co dzień. Nowoczesny i schludny, ale wymaga odświeżenia przynajmniej raz w tygodniu. Tutaj kluczem jest konturowanie linii zarostu. Osobiście najlepiej czuję się w takim wydaniu. Kozia bródka to dość popularny styl, gdzie boki mamy całkowicie wygolone. Jest świetnym rozwiązaniem dla mężczyzn, którzy mają rzadki zarost, a na policzkach nie rośnie lub mają tam tak zwane dziury. Pamiętajcie jednak, że szerokość bródki ma równie znaczenie. Szeroka bródka będzie was poszerzać, z kolei wąska bródka będzie wydłużała twarz. Ankor, czyli kotwica. Znak rozpoznawczy tonego Starka. Jego wersja charakteryzuje się pozostawionymi paskami po bokach, jednak powszechna wersja ich nie posiada, a środkowy pasek zwęża się. Goat Patch. Równo wycięty środkowy pasek. Osobiście mnie nie przekonuje, aczkolwiek widywany jest całkiem często. W mojej wersji pozostawiłem go także z wąsami. Skracając środkowy pasek otrzymamy Soul Patch. Delikatny akcent w postaci małej łaty. Moim zdaniem prezentuje się świetnie, lecz jest mało popularny wśród polskich mężczyzn. Ponad 10 latach noszenia zarostu moja twarz pierwszy raz będzie gładka. Brak jakiegokolwiek zarostu to najschludniejszy wybór i wymagany na przykład u żołnierzy. Bardzo odmładza mężczyznę, ale ja czuję się teraz jak bobas i czuję, że przez najbliższe kilka dni raczej nie wyjdę z domu. Chyba udało mi się w dość dobry sposób zwizualizować i pokazać wam, jak bardzo zarost czy też jego brak wpływa na nasz wizerunek.
No cóż, ja się czuję trochę jak dziecko, na pewno mnie to odmłodziło. Przez najbliższy tydzień prawdopodobnie nie będę wychodził z domu, ale mam nadzieję, że Wam się podobało i jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, jeśli tego jeszcze nie robicie. Zapraszam Was oczywiście na mojego Instagrama. No i cóż, do zobaczenia. Siema!